dla wybranego obiektu powierzchniowego, którego punkty nie mają nadanych wysokości, w edytorze obiektów można pozyskać wysokości punktów z serwisu sieciowego udostępniającego dane z numerycznego modelu terenu. Dla takiego obiektu można wyświetlić jego kształt w formie przestrzennej, wykorzystać dane do utworzenia numerycznych modeli terenu, żeby obliczać objętości, powierzchnię 3D, uzyskać też powierzchnię 3D poprzez zwykłą informację o obiekcie.